Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji przed 43. biegami imienia Bronisława Malinowskiego, które odbędą się tradycyjnie w ostatnią sobotę września w Grudziądzu. Jesteśmy na stadionie. Start i meta oraz biegi dziecięce odbędą się właśnie w tym miejscu. Startujemy punktualnie o godzinie 10 z biegiem rodzinnym, gdzie najmniejsze dzieci wspólnie z rodzicami i opiekunami pokonają 100 metrów na bieżni, zdobywając medal, który jest odzwierciedleniem logotypu Mistrzostw Europy z 1974 roku, na których Bronisław Malinowski zdobył złoty medal w biegu na 3000 metrów z przeszkodami w Rzymie. Także w Rzymie były też Mistrzostwa Europy w tym roku. Postanowiliśmy, że tegoroczna edycja będzie poświęcona upamiętnieniu tych 50 lat od zdobycia złotego medalu w Moskwie. Bieg główny tradycyjnie o godzinie 11, również z tartanu bieżni przy ulicy Piłsudskiego, i będzie bieg w kierunku osiedla Lotnisko. Powrót dokładnie tymi samymi drogami w kierunku mety, która znajduje się w tej chwili za nami. Blisko 400 uczestników, jeżeli chodzi o bieg główny, i około 2300 uczestników i uczestniczek, jeżeli chodzi o biegi dziecięce i młodzieżowe, stawi się w sobotę na bieżni w Grudziądzu. Pogoda będzie, miejmy nadzieję, odpowiednia, jeżeli chodzi o bieganie. Międzynarodowa ekipa w tym roku, bo gościmy gości ze Szwecji, z miejscowości Falun, z Châteauroux z Francji i z Gütersloh z Niemiec. To jest część międzynarodowego projektu CCT, w którym Grudziądz uczestniczy w tym roku biegowo. Byliśmy jako reprezentacja Grudziądza na sierpniowym biegu Falun. No a podczas sobotniego biegu będzie można zgarnąć pakiet startowy łącznie ze wszystkimi atrakcjami na półmaraton, piątkę lub 10 km podczas listopadowego biegu w Gütersloh. Także warto przyjechać, warto przebiec, warto zostać na losowaniu nagród, bo można zgarnąć darmową wejściówkę na międzynarodową imprezę w Gütersloh 3 listopada. Ilość osób, które startują w tych biegach rodzinnych, jak to jest? Czy ono się zwiększa z roku na rok? Bo tutaj wspomniałeś, że 2300 te biegi rodzinne, młodzieżowe. W tym roku spadek frekwencji, jeżeli chodzi o biegi dziecięce, delikatny spadek versus to, co było w zeszłym roku. Natomiast bieg główny podobnie. Bieg główny jest zwyżkowy, jeżeli chodzi o to, co mieliśmy w zeszłym roku. Około 400 biegaczy przebiegnie 10 km. Natomiast nie jest to taka frekwencja, o której marzylibyśmy tutaj oczywiście na biegu na 10 km. Ale popandemiczna, można powiedzieć, kilka lat po pandemii frekwencja jest zadowalająca, jeżeli chodzi o biegi. Czy jeszcze można się gdzieś zapisać na jakieś biegi? Czy to dziecięce, czy młodzieżowe, czy tam bieg główny? Tak, na bieg główny można zapisać się 100% w piątek, ale jest ostatnie 15 miejsc na listach startowych. Natomiast na biegi młodzieżowe można się jeszcze zapisywać. Również biur zawodów, tam będzie około 100 miejsc, jeżeli chodzi o biegi dziecięce i młodzieżowe. Jakieś informacje dla zmotoryzowanych, dla kierowców, bo ten bieg zawsze powoduje utrudnienia w ruchu. Tak, delikatne utrudnienia w ruchu przez biegaczy będą oczywiście. Startujemy o godzinie 11 ulicą Malinowskiego, później Mikołaja Zryńska i Piłsudskiego. Biegniemy w kierunku osiedla Lotnisko, które okrążamy ulicą Polskich Skrzydeł ku Stronia i Nauczycielską. Więc utrudnienia w ruchu, ale krótkie utrudnienia w ruchu, szczególnie w kierunku osiedla Lotnisko, będą odczuwane od 11 do 11.30. Natomiast w przeciwnym kierunku już troszeczkę dłużej będzie trzeba postać lub znaleźć alternatywną ścieżkę, na przykład ulicę Chełmińską, i przejechać sobie w stronę centrum, bo tam utrudnienia mogą potrwać z lotniska w kierunku centrum do około godziny 12.15.